Dzisiaj, jedyny raz w roku, modlitwa powszechna ma tak uroczysty charakter. Tak właśnie być powinno, gdy stajemy przed Chrystusem wiszącym na krzyżu, na którym rozłożył ramiona gestem obejmującym cały świat. Dlatego my również, posługując się starożytną modlitwą Kościoła, w 10 wezwaniach polecamy Bogu Najwyższemu cały rodzaj ludzki. Kantor zapowie intencje, następnie wszyscy będziemy się modlić w ciszy, po czym kapłan podsumuje modlitwę zgromadzenia specjalną prośbą. Każdorazowe amen będzie naszym włączeniem się i osobistym potwierdzeniem jej treści. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i szczerze na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twojego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał w niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruj. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci radź zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza, wzrastał w zasługach swojej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za naszego biskupa Marka, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi, za cały lud wierny. Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządź. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia
odpuszczenie wszystkich grzechów. Złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Pan i Bóg sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw. Niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i w bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemówił, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystus, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę, i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twojego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne,
i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś człowieka, aby zawsze Ciebie szukał, a znajdując Cię doznał pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami, sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, pociech strapionych i mocy cierpiąc, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.